Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. To, co dzisiaj będzie wieczorem, może niektórych z was zaskoczy, dlatego że nie będzie to standardowe spotkanie karygmatyczne. Dlaczego? Już od razu wytłumaczę. Jak rozmawialiśmy z odpowiedzialnym za ewangelizację na Barce o tym spotkaniu jakiś czas temu, od razu powiedziałem, na czym polega mój problem i jaka jest moja trudność w spotkaniach tego typu. Kto z was tutaj jest po raz pierwszy? Okej, ktoś tam jest po raz pierwszy. Okej, no takie rodzynki się zdarzają na szczęście. Okej, to wasze szczęście, nie? Ale generalnie założę się, że wielu z was jest tutaj po raz kolejny. Założę się, że wielu z was zaliczyło masę rejsów barką i założę się, że wielu z was zaliczyło masę kerygmatów w wydaniu osób bardzo na topie postawionych, ludzi jak biskup Ryś, ludzie jak wielcy charyzmatycy, wielcy ewangelizatorzy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego z góry uprzedzam bez bicia, że dzisiaj wieczorem tego nie będzie. Dzisiaj wieczorem tego wszystkiego nie będzie, dlatego że gdybym chciał jakoś tutaj się przedstawić, to musiałbym użyć słów proroka Amosa, który mówił, że ja nie jestem ani prorokiem, ani synem proroka, jestem tym, który uprawiał sykomory i stamtąd Pan wziął, nie? Więc z góry uprzedzam, że ja tylko sprzątam generalnie. I to, co dzisiaj będzie, chciałbym wam wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj wieczorem, oprócz, oczywiście będzie kerygmat, w formie takiej, w jakiej zaraz powiemy, nie? Ale dla mnie byłoby bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj wieczorem stali się po prostu wspólnotą tutaj, w której można doświadczyć tego, co będzie głoszone na kerygmacie. Dlaczego? Dlatego, że kerygmat, słuchajcie, te wszystkie głoszenia Chrystusa jako Pana i tak dalej, kerygmat, on nie jest czymś, co spadło z księżyca. Kerygmat, na czym polega? Jest wspólnota chrześcijańska, która posyła ewangelizatorów, tam, gdzie jeszcze chrześcijaństwo nie dotarło, do ludzi, do których nie dotarło, po to, żeby oni świadczyli o tym, że jest Bóg, że jest Jezus Chrystus i że w Nim jest zbawienie. I tak było zawsze. Od początku Kościoła. Poczytajcie sobie Dzieje Apostolskie, poczytajcie sobie pierwsze przemówienie Piotra po pięćdziesiątnicy, przemówienie klasyka kerygmatu, ale w pierwszych wiekach mamy masę takich sytuacji, gdzie mamy różnego typu osobistości, wędrownych ewangelizatorów, którzy włóczyli się po skrzyżowaniach dróg, włóczyli się po placach centralnych miast, stawali na narożnikach ulic, stawali w obozach wojskowych i oni głosili kerygmat w jaki sposób? Mówili, słuchajcie, uważajcie, bo tutaj jest Bóg, który do was mówi przeze mnie. Uważajcie, dlatego że każdy z was gnije w waszych grzechach. Jeżeli się nie nawrócicie, to wszyscy zginiecie. I oczywiście ci wędrowni ewangelizatorzy, oni zazwyczaj mieli cały wachlarz posługi charyzmatycznej, jak proroctwa w językach, tłumaczenie proroctw w językach, tak było w pierwszych wiekach. My to dzisiaj oczywiście robimy w innej formie, więc jak widzieliście podczas tych wszystkich rejsów na barce, są to kerygmaty bardzo zróżnicowane od bardzo teologicznych, bardzo strukturalnych, bardzo w zależności od tego, skąd dany człowiek pochodzi, jakie ma doświadczenie. Wiecie, gdzie jest największy problem? Wiecie, gdzie jest największy problem? Że sam kerygmat nie wystarczy. Byłoby idealne, gdyby w momencie głoszenia kerygmatu każdy z was spotkał Boga żywego, byłoby idealne, gdyby w momencie głoszenia kerygmatu każdy z was przyjął Jezusa jako Pana, byłoby idealne, gdyby w momencie głoszenia kerygmatu każdy z was został uzdrowiony, uwolniony
i każdy z was stał się nowym człowiekiem, ale my wiemy, że tak się nie stało. I tak się zazwyczaj nie dzieje. I sam fakt, że po tylu kerygmatach zaliczonych wy jeszcze jesteście tutaj dzisiaj wieczorem, on jest dowodem na to, że to wszystko się jeszcze nie stało. Dlaczego? Jest to bardzo proste. Bo sam kerygmat niczego nie załatwia. Po kerygmacie, jeżeli nawet kogoś kopnie łaska, jeżeli nawet my wyjdziemy na plac Mariacki, jeżeli nawet my wyjdziemy, staniemy koło klubu go-go, czy wejdziemy do środka i walniemy, że Jezus jest Panem, alleluja i tak dalej. I nawet jeżeli kogoś łaska kopnie, to ten człowiek, on będzie musiał później w konkretnej wspólnocie doświadczyć tego, że Jezus jest żywy. Będzie musiał w konkretnej wspólnocie doświadczyć nawrócenia. Będzie musiał w konkretnej wspólnocie doświadczyć uzdrowienia. Będzie musiał w konkretnej wspólnocie doświadczyć przemiany życia. I tu się zaczyna problem. I tu się zaczyna potworny problem, bo o ile my cały czas powielamy masę schematów kerygmatycznych, teraz jest też w Polsce, bodajże w Katowicach, następne rekolekcje kerygmatyczne o tym, jak głosić kerygmat, gdzie jest masę kapłanów, gdzie jest jeden z założycieli jednej ze szkół ewangelizacji i bomba, i wszystko super, nie? I myśmy w ostatnich latach namnożyli masę eventów kerygmatycznych, masę. Różnego typu koncerty ewangelizacyjne, różnego typu rekolekcje ewangelizacyjne, różnego typu spotkania ewangelizacyjne, bomba, nie? Jaki jest problem, że z tą ilością pomnożonych eventów, za tą ilością pomnożonych eventów w ogóle nie poszła liczba pomnożonych wspólnot. Biskup Ryś, jak przygotowywał imprezy stadionowe, pierwsze wydarzenie tego typu po iluś tam latach w Krakowie, nie, to też o czymś świadczy, nie, że po 30 latach plaży ktoś wreszcie coś zaczął tutaj robić, nie? A było 30 lat plaży po prostu, bo ostatnie wydarzenia tego typu zrobił Jan Paweł II, zanim wybrano go biskupem Rzymu, nie? Więc biskup Ryś mówi, że był w stanie to wszystko zorganizować, bo miał około 50 wspólnot do dyspozycji. Zróbcie sobie takie statystyki, nie? 50 środowisk posoborowych na miasto milionowe, 50 lat po soborze, z tego połowa mniej więcej to jest nauka techumenat, nie? Czyli to znaczy, że całej reszty nie ma. Nie? Czyli to znaczy, że po prostu nawet jeżeli my będziemy mnożyli akcje ewangelizacyjne, akcje kerygmatyczne i powielali kerygmatek różnego typu, możemy ściągnąć ludzi z całego świata, żeby nam kerygmat głosili, będzie bomba, nie? Problem jest jaki? Problem jest taki, że nawet jeżeli kogoś łaska kopnie, to on nie będzie miał gdzie dorastać do wiary. On nie będzie miał gdzie doświadczać nawrócenia, doświadczać uzdrowienia, bo nie będzie miał gdzie. Bo jest bardzo mało tych środowisk, nie? Dlatego to, co dzisiaj wieczorem ja chcę wam zaproponować, oprócz oczywiście kerygmatu, który będzie, chcę wam zaproponować, żebyście się stali wspólnotą, która doświadczy tego, co będzie głoszone na kerygmacie. Dlaczego wspólnotą? Dlatego, że we wspólnocie człowiek dorasta. We wspólnocie człowiek doświadcza mocy i zbawienia Boga. Kościół jest wspólnotą. Kościół nie jest akcją. Kościół nie jest eventem. Kościół nie jest jakimś tam wydarzeniem, nie? Kościół jest wspólnotą, nie? Kościół powinien być wspólnotą, nie? We wspólnocie Kościoła człowiek dorasta. Dlaczego to jest tak ważne? To jest tak ważne, dlatego że przez ileś tam lat miałem okazję poruszać się w tych środowiskach. Oczywiście nie na gruncie polskim, na gruncie innym, na gruncie włoskim. Przez trochę lat pobytu w Rzymie miałem okazję otrzeć się o różnego typu środowiska nieewangelizacyjne. Dlaczego nieewangelizacyjne? Dlaczego nieewangelizacyjne? Dlaczego nie ma we Włoszech, nie ma w Rzymie, czy w okolicach, czy w innych miejscach tak wielkiego fermentu ewangelizacyjnego, który u nas widać, nie? Dlaczego nie ma mnożenia mszy o uzdrowienie? Dlaczego nie ma mnożenia rekolekcji ewangelizacyjnych? Dlaczego nie ma mnożenia kerygmatów, spotkań tego typu? Dlaczego nie ma tego?
Dlatego, że oni od kilkudziesięciu lat mają normalny Kościół. Co to jest normalny Kościół? Jaki jest normalny Kościół posoborowy, nie? To są wspólnoty. To są wspólnoty, które istnieją kilkadziesiąt lat, bo tyle mniej więcej taki jest staż Kościoła posoborowego, jak był Sobór Watykański II, to w tym samym czasie Duch Święty, jak grzyby po deszczu, wzbudzał bardzo konkretne środowiska. Jest kilka głównych takich środowisk, które w tym czasie we Włoszech powstały. To nie jest, są tylko główne środowiska, jak Droga Nauka Techumenalna, czy Odnowa w Duchu Świętym, Focolareni, Comunione Liberazione, ale cały szereg innych środowisk na poziomie lokalnym, które później się narodziły, ale to są środowiska, które w tamtym czasie powstały i w odróżnieniu od sytuacji polskiej, gdzie dlaczego chciałbym wam trochę o tym teraz opowiedzieć, bo zdaję sobie sprawę, że to będzie tak jak mówienie o księżycu, podczas gdy nikt tam nie był, nie? I być może nigdy nie będzie, ale ważne jest, żebyście przynajmniej raz usłyszeli świadectwo Kościoła, które może być Kościołem, który niekoniecznie musi być tylko akcją, czy eventem, czy jakąś tam zamieszaniem, nie? Ale Kościoła, który może być Kościołem. I żebyście zrozumieli też, jaki jest sens w ogóle Kościoła, nie? Na czym to polegało? Ja pracowałem sporo lat i z Drogą Nauką Techumenalną, i z jedną z najstarszych grup odnowy charyzmatycznej, od której w ogóle narodziła się odnowa katolicka na Zachodzie. Więc widziałem te rzeczy własnymi oczami i brałem w tym udział. Na czym to polegało? Społeczeństwo włoskie miało zawsze bardzo mocny nacisk na zaangażowanie socjalne, społeczne ludzi świeckich. Więc jak się pojawiły ruchy odnowy Kościoła po Soborze, to bardzo dużo ludzi znalazło w tym miejsce do realizacji. I to były zarówno główne rzeczywistości, jak Droga Nauka Techumenalna czy Odnowa Charyzmatyczna. Ostatnia misja ewangelizacji Rzymu zaczęła się od jakiegoś środowiska. Nie zaczęła się od żadnej szkoły nowej organizacji, nie? Bo generalnie tej rzeczywistości nie ma we Włoszech, nie? Zaczęła się od Drogi Nauka Techumenalnej. Jan Paweł II, jak przygotowywał się duchowo do jubileuszu roku 2000, stwierdził, bo nie było to trudne do stwierdzenia, że okej, będzie jubileusz 2000 za niedługo, ale Rzym generalnie jest miastem pogańskim. No bo jak na miasto 4-5-milionowe, raptem 1% ludzi chodzi w niedzielę jeszcze na Eucharystię. Są całe dzielnice, gdzie nie ma w ogóle kościołów katolickich, a jest kilka meczetów, bo muzułmanie jak robią, przyjeżdżają, wynajmują garaże, łączą garaże i mają meczety, a są dzielnice kilkadziesiąt tysięcy ludzi, gdzie w ogóle nie ma kościołów na przykład. To Jan Paweł II co zrobił? Stworzył program budowy 50 kościołów na jubileusz. Ile tam z tego zostało zrobione, to już mniejsza z tym. Ale tak samo nakazał zrobienie misji ewangelizacyjnej Rzymu na jubileusz. To było w roku 95. 8 grudnia 95 roku, podczas hołdu Matce Bożej Niepokalanej na Placu Hiszpańskim, Jan Paweł II ogłosił misję ewangelizacyjną Rzymu. I co się później stało? Nic się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że nie było środowisk, które były w stanie nakręcić tę ewangelizację. Ja widziałem niektóre spotkania regionalne, tego wszystkiego, co byli w stanie zebrać z kościoła, jakieś tam kółka różańcowe, jakieś rzeczy tego typu, nie? Gdzie nie wiadomo było, czy śmiać się, czy płakać. Jak widziało się, jak tych ludzi przygotowywali do nowej ewangelizacji, oczywiście nie wiedzieli totalnie, jak ewangelizować, więc tłumaczyli im, co mają mówić, jak wejdą do domu, jak świadków Jehowy mniej więcej szkolili tak po prostu, nie? Co mają powiedzieć, jak wejdą do domu, jak pozdrowić, jak nie pozdrowić, jak mówić, jak nie mówić. Oczywiście czas minął, nic się nie działo, nie? Jan Paweł II zdenerwował się i w roku 98, jak wracał z Ziemi Świętej Kiko Anguello, założyciel Drogi Nauka Techumenalnej, wtedy budowano tam Domus Galilei, potężny ośrodek na zboczu Góry Błogosławieństw, jedno z wielu ośrodków katolickich, które w ogóle Żydzi pozwolili zbudować w Ziemi Świętej od nie wiadomo iluś tam lat. Jan Paweł II wezwał go do raportu i później Kiko zwołał wszystkich katechistów odpowiedzialnych za wspólnoty rzymskie na takiej potężnej przestrzeni wystawowej Nuova Fiera di Roma i gość przez 4 godziny, jak nakręcony, gadał o nowej ewangelizacji u świętego Pawła, o tym, jak oni w Hiszpanii zaczęli robić
na uniwersytetach tego typu doświadczenie, a później stwierdził, wy to macie zrobić w Rzymie, bo tak chce papież. To był jedyny argument. Powiedział, macie to zrobić, bo Santo Padre lo vuole. Tak chce papież, tyle. Z kim się dogadacie? Czy z Opus Dei, czy z Odnową, czy z Comunione Liberazione? Nie jest to ważne. Macie to zrobić, bo tak chce papież. Tylko, że ten człowiek mówił do 4,5 tysiąca ludzi, bo taka jest liczba odpowiedzialnych za wspólnoty drogi naukatechumenalnej w Rzymie. Dlatego, że sama droga ma w Rzymie bodajże 500 wspólnot, jak nie więcej w tej chwili, nie? I taka jest liczba odpowiedzialnych za wspólnoty. Więc ci ludzie, ta armia ludzi, jak się ruszyła, jak się dogadali z różnymi ruchami i tak dalej, to wtedy stworzył się potężny impuls, gdzie w pierwszym roku myśmy przeszli zakłady pracy. Dzięki listowi Jana Pawła II mieliśmy dostęp do rzeczywistości w zakładach pracy, gdzie normalnie chrześcijaństwo i Kościół nie ma w ogóle dostępu. Jak mieliśmy raz misję w Datamacie, to jest wydział Oracle. Jak ktoś siedzi w informatyce, to wie, co to znaczy Oracle. To są jedne z najpotężniejszych imperiów informatycznych na całym świecie. Środowisko oczywiście makabryczne, ludzie, drugie, trzecie związki, nienawiść totalna wobec wszystkiego, co jest związane z Kościołem. Więc na starcie powiedzieliśmy sobie, jak to zrobimy. Byli tam niektórzy z drogi w tym przedsiębiorstwie, ale nazwali ich rakiem przedsiębiorstwa, więc oni byli spaleni. Powiedzieliśmy sobie, pożyczymy sobie katechistów z Ostii, spoza Rzymów, nie znają ich po prostu, nie? No i jak było spotkanie przygotowawcze, powiedzieliśmy sobie, panowie, żadnych słów jak droga, wspólnota, Kościół, bo na starcie jesteśmy spaleni, nie? I wtedy jedna taka dziewczyna, 35 lat, powiedziała, no tak, ale jak ja się przedstawię, że mam 35 lat i spodziewam się 8 dziecka, wszyscy zajarzą, o co chodzi, nie? Więc to takie niektóre anegdotki bardzo takie humorystyczne, nie? Drugiego roku natomiast misja rozegrała się od domu do domu, po dzielnicach, gdzie cały Rzym został podzielony na dzielnice i tam, gdzie byli się w stanie dobrze zorganizować, bo mieli bazę wspólnot czy różnego typu ruchów, bardzo dużo owoców zebrali później. Masę nowych wspólnot, które się narodziły w miejscach poza wszelkimi podejrzeniami, jak ministerstwa różnego typu, czy ośrodki centralne zarządzania. I ta misja ewangelizacyjna, która zaczęła się od ruchu takiego, no, który nam się wydaje skostniały, czy całkiem poza podejrzeniami, ona się stała też impulsem do narodzenia się nowych środowisk. Jedne z takich nowych środowisk to są Nuovi Orizzonti. To jest środowisko, które narodziło się od pani, która się nazywa Chiara Mirante. Ona miała doświadczenie choroby nieuleczalnej i umierała. Jak została uzdrowiona w sposób niewytłumaczalny, to z jej doświadczenia narodziło się potężne środowisko ewangelizacyjne, gdzie oni robią seryjnie takie rzeczy jak lokale nocne, place, dyskoteki, plaże. Jest w samych Włoszech, nazywają się Cavalieri della Luce, rycerze światłości. W samych Włoszech jest ich zrzeszonych 200 tysięcy ludzi, masę młodych ludzi, masę młodych kapłanów, masę ludzi wyciągniętych z narkotyków, z różnego typu rzeczy. W tej dzielnicy, gdzie ja pracowałem ze wspólnotami naukatechumenalnymi, to były też rzeczy, które były standardami jazzowymi. Dzielnica nowobogackich, drugie, trzecie związki, masę ludzi w narkotykach, wszystkie inne historie. Jak zbudowali bazę kościoła na podstawie wspólnot naukatechumenalnych, w tej chwili mają około 10 wspólnot, ponad 1000 ludzi w samych wspólnotach jest, oprócz innych rzeczywistości jak Caritas, jak Trzeci Zakon Franciszkański, jeszcze inne rzeczy. Więc jak mieli też szczęście, że wszyscy prezbiterzy w tym środowisku byli na drodze, ludzie bardzo wybitni, jeden były admirał marynarki, który bardzo późno nawrócił się jako chrześcijanin, spotkając naukatechumenat w Afryce gdzieś tam. Bardzo późno doszedł do kapłaństwa, został wyświęcony w wieku 65 lat. Jak się patrzył na człowieka, widać było marynarza z fajeczką, z takim brzuszkiem, po prostu typowy marynarz, ale to gościa tchnęła tak niesamowite ojcostwo duchowe, że po prostu było to coś wzruszającego. Drugi z prezbiterów to był chłopak wzięty żywcem z baraków w Buenos Aires. Jakbyście na gościa popatrzyli, nie miał koloratki, to wydawało się to, że to jest człowiek, który jest wzięty żywcem z baraków gdzieś tam ze slumsu, z Buenos Aires. Człowiek, który po włosku mówi bardzo źle i ledwo studia skończył, ale on gestykulował i mówił samym sobą,
i komunikował przede wszystkim swoją radością i entuzjazmem, którym zarażał ludzi. Trzeci człowiek to był potomek arystokracji rzymskiej, Don Alfredo, który w tej chwili jest rektorem bodajże w Strasburgu we Francji, Redemptoris Mater. To był człowiek, który za młodu w życiu wszystkiego doświadczył, czego może doświadczyć człowiek, któremu nic w życiu nie brakuje. Później jak się nawrócił i zaczął używać, pracując z ludźmi zebranymi z ulicy, zaczął używać tego samego języka, jaki mają oni, no to efekt był piorunujący. Średnio kilka razy na miesiąc w tej parafii chowało się narkomanów, bo ludzie przedawkowali i trzeba było na łoże Abrahama gościa zaprowadzać. I zazwyczaj, wiecie co się dzieje w takich sytuacjach, jak my też kapłani bardzo takie pobożne głupstewka gadamy, jaki był dobry, jaki był fajny, jaki był tego, nie? Tak zazwyczaj my też czasami mówimy, nie? A Don Alfredo mówił, nie, on był, nie mówcie tak, że on był jaki dobry, piękny, szlachetny. Nie mówcie takich głupstw. Dlatego, że on był durniem, bo pozwolił się zabić przez narkotyki, a wy byliście durniami, bo na to, żeście mu pozwolili. Język na takim poziomie. Efekt piorunujący. Do tego stopnia, że masa ludzi weszło do wspólnot, przestało brać narkotyki. Dwa razy odpalili bombę w pobliżu kościoła, bo zaczęło spadać wydobycie, zużycie narkotyków w okolicy, nie? Takie mniej więcej doświadczenia. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego w tej parafii po bierzmowaniu nikt nie znika z kościoła, a w Polsce mniej więcej wiecie też, jak to wygląda, nie? Że po prostu my dajemy bierzmowanie też chłopakom, dzieciom, nastolatkom, którzy czasami niektórzy wrócą, żeby się hajtnąć w kościele. Większość z nich później w trumnie przyniosą, nie? Po prostu to już są takie standardy jazzowe, więc bierzmowanie jest generalnie vias con Dios z chrześcijaństwem. Dlaczego tam się tak nie dzieje? Dlatego, że przygotowanie do bierzmowania rozdzielili pomiędzy rodzinę drogi naukatechumenalnej, między innymi mój lekarz domowy. Na czym to polega? Raz na tydzień 8 dzieciaków, bo tyle wchodzi do jednego pulmina, przywożą do domu, rozmawiają z nimi, jedzą z nimi, tłumaczą im wszystkie problemy dojrzewania, problemy egzystencjalne, robią im za ojca, za matkę, bo oni zazwyczaj nie mają rodzin normalnych, nie mają rodziców, którzy są obecni. I tłumaczą im katechizm, Pismo Święte i tak jest i do bierzmowania, i po bierzmowaniu. Co się okazało? Jakie były owoce tego eksperymentu? Nie tylko nikt nie poszedł z kościoła po bierzmowaniu. Jak było spotkanie w Madrycie z Benedyktem XVI młodzieży, tylko z tej parafii kilkaset osób pojechało, nie? Młodzieży. Dlatego, że ci ludzie potrzebowali doświadczenia ludzi z krwi kości, doświadczenia wspólnoty, doświadczenia ludzi, którzy wyrośli we wspólnocie, ludzi, którzy są w stanie tworzyć wspólnotę. Ludzi, którzy są chrześcijanami nie dlatego, że stoją przed pulpitem, ale są chrześcijanami z krwi i kości, bo doświadczyli pewnych rzeczy w konkretnej wspólnocie Kościoła. Doświadczyli nawrócenia, doświadczyli łaski życia nowego. To jeżeli chodzi o drogę neokatechumenalną. Drugą taką ciekawą rzeczywistością, z którą pracowałem, to była wspólnota, od której zaczęła się cała odnowa charyzmatyczna na Zachodzie. Dlaczego chciałbym o tym powiedzieć? Może ktoś się obrazi, może ktoś mnie za to zabije po prostu, nie? Już mi się zdarzyło parę razy, że jak o tym mówiłem, to mówili, no jak to ojciec Andrzej popsuł po prostu, nie? Taką radosną właśnie, radosne jeżdżenie po bandzie, Duchy Święte i tak dalej, nie? Dlaczego jest ważne, żebyście o tym przynajmniej raz posłyszeli, nie? Też żebyście zrozumieli, czym jest wspólnota Kościoła i czym może być bardzo ważne narzędzie spotkania, jakim jest wspólnota modlitewna. Co się działo? Podczas gdy w Polsce, jak się rodziła odnowa w Duchu Świętym, ona była bardzo mocno powiązana z różnymi nurtami protestanckimi, dlatego że była bariera komunizmu i wiadomo, że wtedy nie były ograniczone kontakty z Rzymem, były blokowane kontakty z Rzymem. Bardzo łatwo natomiast były kontakty z różnymi ruchami protestanckimi. Więc odnowa w Polsce od samego początku miała bardzo mocne powiązania z ruchami protestanckimi. To jest kapitalne, jeżeli chodzi o ekumenizm. Jest to bomba, dlatego że możemy stanąć bez problemu z protestantami z jakiejkolwiek gałęzi, którzy nie mają uprzedzeń odnośnie Kościoła katolickiego. Możemy się razem pomodlić. Jest to bomba od strony komunizmu. Natomiast jest to tragedia od strony samej tożsamości odnowy. Dlaczego? Dlatego, że Kościół protestancki on ma całkiem inną strukturę mentalności niż Kościół katolicki. Kościół protestancki to nie jest jeden kościół rzymski, jaki my mamy.
gdzie jest jedna struktura, jeden papież, gdzie są jedni odpowiedzialni za wszystkie ruchy odnowy Kościoła. Teraz jest w Rzymie zresztą też spotkanie ruchów zrzeszeń kościelnych, odnowy Kościoła. Protestantyzm tego wszystkiego nie ma, dlatego że w Kościele protestanckim nie ma jednego Kościoła. To jest masa kościołów, setki, tysiące, jak nie więcej kościołów, które są uwiązane zazwyczaj do jednego lidera, do jednego pastora. To są galaktyki, które się rodzą i umierają z taką samą łatwością. I jest to bomba, jeżeli chodzi o dynamizm ewangelizacji, bo oni wszędzie są w stanie się przedrzeć. Natomiast protestantom generalnie nie zależy na strukturze kościoła, bo nie jest to ich priorytetem. Nie mają inne priorytety. I teraz, co się stało w Polsce, jak się rodziła odnowa za komunizmu? Były niektóre ośrodki, które były bardzo mocne, bardzo dynamiczne, ale co? Ponieważ one miały powiązania nie z odnową katolicką, ale z ruchami protestanckimi, przyszły lata 90. i generalnie odnowa polska się wysypała. Totalnie się wysypała. Wielu z was pamięta być może jeszcze tamte czasy bardzo dramatyczne. Ja cały czas spotykam ludzi, gdzie jak się mówi o odnowie w Duchu Świętym w Polsce, to mam reakcje bardzo dziwne. Ludzie, którzy po prostu mają totalny odrzut. Dlaczego? Mówią, słuchaj, mój brat, mój krewny, mój znajomy skończył w sekcie. Cała wspólnota z księdzem poszła do kościoła protestanckiego. Cała wspólnota poszła do sekty, skończyli poza kościołem. I ludzie, którzy są mi w stanie godzinami takie historie opowiadać. I to są historie prawdziwe. I to są historie prawdziwe. Dlaczego tak się stało? Tak się stało, dlatego że polska odnowa, ona nigdy nie stworzyła ani własnej tożsamości, ani struktury formacyjnej. Dlaczego mogę o tym mówić? Mogę o tym mówić i brać za to odpowiedzialność, dlatego że widziałem inne rzeczywistości. Dlatego że pracowałem z ekipą, od której się zaczęła odnowa katolicka na Zachodzie, w tych samych latach zresztą. To były początki lat 70., z tym, że założyciele tej wspólnoty, ludzie świeccy, małżonkowie Ancelotti, oni już wtedy widzieli, że odnowa ma bardzo mocne tendencje protestanckie. I co oni zrobili? Oni założyli odnowę katolicką. Żeby nie było wątpliwości, nadali tej wspólnocie nazwę Maryja, żeby nie było wątpliwości, nie? I od tej wspólnoty zaczęła się cała odnowa charyzmatyczna we Włoszech. Z tym, że przy tej wielkiej różnorodności wspólnot, które się rodziły, bardzo mądrze zachowali się też biskupi. Biskupi wprost powiedzieli, panowie, my nie zatwierdzimy nikogo, jeżeli nie będzie statutu i struktury formacyjnej. I stało się to z wielkim pożytkiem dla włoskiej odnowy. Dlaczego? Dlatego, że zostali zmuszeni do tego, żeby pozbierać wszystkie grupy partyzanckie, które coś tam chciały robić na własną rękę, które chciały się bawić jakimiś tam rzeczami. Zostali zmuszeni, żeby wypracować statut, struktury formacyjne i zostali zmuszeni do tego, żeby też pójść po linii katolickiej. Jak posłuchacie Salvatora Martineza, głównego odpowiedzialnego koordynatora włoskiej odnowy charyzmatycznej RNS, Rinnovamento nello Spirito, to jest najbardziej liczny odłam w tej chwili, główna gałąź, to jak mówi ten człowiek, to on jest bardziej papieski niż sam papież. Człowiek świecki. Bardziej papieski niż sam papież. Gdzie są rzeczy bardzo jasno ustalone, gdzie wiele rzeczy z radosnej jazdy po bandzie, jak zabawa charyzmatami poza wspólnotą, eksperymenty na ludziach, eksperyment na żywym towarze, zabawa z poczynkami, zabawa rzeczami uzdrowienie. Włoska odnowa wycięła to z korzeniami już bardzo dawno temu, bo oni sami widzieli, że to nie buduje kościoła i że to robi krzywdę ludziom. Przykład bardzo konkretny, jeżeli jakaś wspólnota bawi się z poczynkami w Duchu Świętym, nie? To bardzo szybko, dlaczego o tym mówię, to jest fenomen nagminny. Pójdźcie sobie gdziekolwiek u nas. Wszyscy się tym bawią. Wszyscy się tym bawią. Szczytem i ambicją każdego ewangelizatora, modlitwy i tak dalej jest to, żeby ludzie polecieli spoczynek po prostu, nie? We Włoszech, jak się ktoś tym bawił, to odpowiedzialni tej grupy byli bardzo szybko przywoływani do raportu przez odpowiedzialnych krajowych. Mówili im, panowie, co wy robicie? Dochodzą nas głosy, że wy bawicie się uzdrowieniami, że wy bawicie się spoczynkami, panowie, albo coś z tym robicie, albo my do waszego biskupa wystosujemy pismo, w którym stwierdzamy, że wy nie jesteście odnową.
i co on z wami później zrobi, to jest jego prywatny interes, nie? Bo nie jest to celem odnowy. Bo nie jest to celem odnowy. Bo celem odnowy, czym jest? Celem odnowy jest to, co powiedział papież w tym roku, na początku czerwca, na stadionie, wydarzenie epokowe, które do Polski prawie w ogóle się nie przedarło. Prawie w ogóle się nie przedarło. Papież przypomniał, co jest celem odnowy. Celem odnowy jest, żeby ludzie mieli doświadczenie Boga w Duchu Świętym. Celem odnowy jest stworzenie środowiska, gdzie ludzie poprzez chrzest w Duchu Świętym, poprzez seminarium odnowy, będą mogli dotknąć obecności Boga żywego i doświadczyć Jego żywej obecności we wspólnocie Kościoła. To jest celem odnowy. Co jest celem odnowy? W naszej wspólnocie już lata temu, jeżeli odpowiedzialni widzieli, że ludzie przychodzą tylko dla uzdrowień, tylko dla wielkich charyzmatyków, tylko dla wielkich charyzmatów, mówili panowie, jest bardzo źle, dlatego że ludzie przychodzą na spotkania modlitewne dla uzdrowień, przychodzą dla wielkich charyzmatów, przychodzą dla wielkich charyzmatyków, panowie, jest bardzo źle, bo ludzie przychodzą nie dla Boga, nie dla spotkania z Bogiem, przychodzą dla nas. Jest bardzo źle, coś z tym musimy zrobić. I po tych doświadczeniach były lata, gdzie przestali totalnie eksponować charyzmaty, przestali totalnie eksponować wielkich charyzmatyków. W jakim kierunku poszli? Poszli w kierunku modlitwy. Oczywiście modlitwy wspólnotowej, oczywiście modlitwy charyzmatycznej. Na czym to polega? To polega na tym, że ktokolwiek wejdzie do tego kościoła, jest prowadzona modlitwa w taki sposób, że może dotknąć obecności Boga. Jak leci modlitwa wspólnotowa, w językach modlitwa charyzmatyczna, to wydziera kamienie autentycznie, ale jest to modlitwa na tyle uporządkowana, na tyle harmonijna i na tyle spokojna, że ktokolwiek może w tym uczestniczyć, bez względu na to, czy przeszedł seminarium, czy nie przeszedł. I bez względu na to, czy miał wylanie, czy nie miał wylanie, bez względu na to, czy jest się w stanie modlić w językach, czy nie jest się w stanie modlić w językach, ktokolwiek może w tym uczestniczyć. Bo na tym cała sztuka polega, że modlitwa publiczna, wspólnoty modlitewnej, ona powinna być tak animowana, ok, jeżeli są ludzie, którzy potrafią się modlić w językach, super, jeszcze lepiej, dlatego że to bardzo ułatwia otwarcie modlitwy i przejście modlitwy i doświadczenie też obecności Boga żywego. Natomiast modlitwa powinna być tak animowana i też tak tłumaczona, żeby ludziom, którzy nie mają jeszcze tego doświadczenia, żeby oni w tym mogli uczestniczyć i żeby oni tak samo mogli dotknąć obecności Boga żywego, bo to o to chodzi w odnowie w Duchu Świętym. To odnowa nie jest sektą, odnowa nie jest środowiskiem elitarnym. Odnowa jest środowiskiem, gdzie ktokolwiek może wejść i dotknąć obecności Boga żywego. Oczywiście o wiele łatwiej jest takie doświadczenie, jest dojść do takiego doświadczenia kiedy? Kiedy wspólnota istnieje 40 lat. Kiedy wspólnota istnieje 40 lat, a nie 2 czy 3 i później się rozpada, i później się dzieli, i później nie wiadomo, gdzie się kończy. Albo ta modlitwa nie wiadomo, co przypomina, bo jeżeli sobie dzisiaj pochodzicie nawet po różnych środowiskach, niektóre nazywają się odnową, no to naprawdę ze świecą trzeba szukać środowiska, gdzie modlitwa ma coś wspólnego z modlitwą charyzmatyczną, nie? Bardzo często jest dużo huku, bardzo często dużo tupania, klaskania, wszystkich innych rzeczy, nie? Później oczywiście wszyscy się łapią za posługi, wszyscy. Później oczywiście wszyscy wkładają łapy na wszystkie i tak dalej, nie? Bo coś z tym Duchem Świętym trzeba zrobić. Pytanie jest, jakim prawem? Pytanie jest, jakim prawem, jeżeli po prostu bardzo często modlitwy nie ma z prawdziwego zdarzenia, nie? U nas założyciele tępili takie rzeczy w sposób makabryczny, gdzie goście mówili, jeżeli nie pójdzie modlitwa, jeżeli nie zaistnieje modlitwa, nie ma wkładania łap na nikogo. Nikt niech się nie odważy wkładać niczego na nikogo po prostu, jeżeli nie zaistniała modlitwa, jeżeli nie poszła modlitwa wspólnotowa, po pierwsze. Po drugie, kwestia charyzmatów czy pseudocharyzmatów. Goście, to byli ludzie świeccy, tłukli do znudzenia, że nie ma samotnych charyzmatów, nie ma samotnych charyzmatyków. Co to znaczy? To znaczy, że poza ludźmi kalibru Tardifa, poza ludźmi kalibru Farisi czy Brish McKenna, generalnie nie tolerowało się zabawy charyzmatami poza wspólnotą modlitewną, poza spotkaniem modlitewnym. Dlaczego? Z przyczyn bardzo prostej. Dlatego, że jeżeli ty jesteś we wspólnocie i poszła modlitwa, to okej, może pobłądzić cała wspólnota, nie? To się też zdarza. Ale jeżeli ty jesteś we wspólnocie, gdzie masz ludzi, którzy kilkadziesiąt lat w tym siedzą i buty tam zjedli,
na modlitwie tego typu i pracy, nie? Jeżeli masz odpowiedzialnych animatorów, kapłanów, kapelanów, czyli masz taki kościół w pigułce, to jest cały kościół, masz rozeznanie, które jest rozeznaniem bardzo globalnym, nie? I jeżeli we wspólnocie wtedy idzie modlitwa i coś tam o tej modlitwie wychodzi, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ludzie będą wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli posługujesz charyzmatami poza wspólnotą, nie? To okej, okay, możesz być Tardifem, nie? Bomba, nie? Super. Możesz być Farisi, bomba, nie? Możesz być Bridge McKenna, bomba. Ja się cieszę po prostu, jeżeli mamy tysiące Tardifów, tysiące Bridge McKenna, ja się super cieszę z tego, nie? Pytanie jest takie. Jak masz gwarancję, że to, co mówisz, jak jesteś sam poza wspólnotą, pochodzi od Boga, od Ducha Świętego, pochodzi od ciebie, albo pochodzi nie wiadomo od czego. Jaką masz gwarancję? Żadnej. Dlatego ci założyciele, ludzie świeccy, oni do znudzenia powtarzali, że nie ma samotnych charyzmatów, nie ma samotnych charyzmatyków, nie ma zabawy charyzmatami poza wspólnotą, czyli poza spotkaniem modlitewnym, bo jest to, są to eksperymenty na żywych ludziach, nie? W większości przypadków, nie? Więc to mówię wam specjalnie i w sposób tak dosadny, żebyście po prostu zaczęli mieć pewne parametry mniej więcej, o co chodzi w zabawie różnego typu, którą bardzo często u nas się stosuje, nie? U nas sytuacja na gruncie polskim jaka jest, że na gruzach tego, co pozostało z odnowy, narodziło się bardzo wiele szkół nowej ewangelizacji, których jest w tej chwili 350 bodajże i cały czas nowe powstają, nie? Tylko jaki jest problem? Problem jest taki, że to nie są typowe środowiska odnowy. To nie są środowiska odnowy. Okej, jest bomba, póki się robi kursy takie czy inne, Alfy, Filipy, Pawły, wszystko co chcecie, jest bomba, nie? Natomiast wielki problem się zaczyna, kiedy po prostu te środowiska biorą się za posługę typową dla odnowy charyzmatycznej. Nie będąc środowiskami odnowy, nie? Pytanie jest po prostu wtedy, jakim prawem, nie? Pytanie jest, jakim prawem po prostu my się bierzemy za pewne posługi, jeżeli my nie jesteśmy środowiskami odnowy w Duchu Świętym, nie? Okej, są ludzie, którzy w większości wyszli ze środowisk odnowy, nie? Którzy tam są, bo to starzy liderzy głównie pozakładali te wspólnoty i ludzie z nimi związani, okej, ale to nie są typowe środowiska odnowy. Więc cały zestaw później posługi tak zwanej, nie? Staje się jednym wielkim znakiem zapytania, nie? To raz, a po drugie, druga rzecz bardzo prosta. Druga rzecz bardzo prosta też, żebyście mniej więcej mieli punkt odniesienia, gdzie jest problem posługi wszelkiego typu. Kiedy się to zazwyczaj robi? Zazwyczaj się to robi, kiedy nie funkcjonuje modlitwa wspólnotowa. Jeżeli ktoś z was był na jednym z wielkich wydarzeń eklezjalnych po prostu ostatnich lat, nie, to wydarzenie eklezjalne było takim bardzo fajnym przykładem ilustrującym, jak u nas rzeczy są odwrócone do góry nogami, nie? Była Eucharystia na rozesłanie wielkiego wydarzenia ewangelizacyjnego, nie? Gdzie generalnie po Eucharystii w kontekstach modlitewnych, w kontekstach charyzmatycznych, po Komunii Świętej generalnie jest czas taki, żeby puścić modlitwę dziękczynienia, żeby ona sobie poszła, bo wtedy my mamy obecność eucharystyczną w nas. Jeżeli jest jeszcze środowisko, które się modli, wchodzi w modlitwę, to wtedy naprawdę modlitwa wydziera kamienie i Pan Bóg robi sam rzeczy niesamowite, bez konieczności robienia czegokolwiek. Tylko dlatego, że poszła modlitwa, nie? Więc na czym to polegało, nie? Eucharystia na rozesłanie, okej, komunia, po komunii coś tam, próba modlitwy, nie? Dziękczynienia, uwielbienia i tak dalej. Oczywiście ta modlitwa, ona została uwalona od razu, bo po prostu była animacja taka, która zagadała modlitwę, zagadała Pana Boga. Gdzieś tam próbowała wyłazić modlitwa w językach nieśmiało, uwalili ją od razu, zagadali Pana Boga, zagadali Ducha Świętego, koniec, zgasła modlitwa. No i wtedy co się stało? Zgasła modlitwa, coś trzeba robić. Przez półtorej godziny wkładali łapy na wszystkich w kościele, nie? No bomba, nie? Tylko, że pytanie jest takie, okej, jak nie poszła modlitwa, to wtedy co innym dajemy, nie? Co innym dajemy, nie? Nasze dobre chęci, nie? Naszą dobrą wolę, nie? Tu jest pytanie, nie? To jest pytanie. Natomiast jeżeli jest modlitwa, jeżeli we wspólnocie zafunkcjonuje modlitwa, to wtedy co się dzieje? Jeżeli my wchodzimy w modlitwę, Pan Bóg robi sam wszystko. Pan Bóg robi sam wszystko. Myśmy mieli świadectwa ludzi, za których się modlili podczas spotkań, uzdrowionych na setki kilometrów.
bez żadnego problemu. Po prostu w danej godzinie, jak była modlitwa, ludzie byli w szpitalach z chorobami, z innymi rzeczami. Przeszło im wszystko od razu. Dlaczego? Dlatego, że było spotkanie, był zlot, gdzie była modlitwa. O tej godzinie poszła modlitwa, gdzie była osoba, która się modliła za takie czy inne sytuacje i dokładnie w tej samej godzinie wszystko poszło, wszystko przeszło. Dlaczego? Dlatego, że poszła normalna modlitwa. Normalna modlitwa, o której mówię, ona nie jest taka trudna, jak się wydaje. My za chwilę też będziemy się starać zawiązać wspólnotę i wejść w modlitwę. Dlaczego normalna modlitwa nie jest trudna? Dlatego, że to, co jest potrzebne, to prostota. I prostota, i otwarcie. Wielu z was wie, o co chodzi, dlatego, że wielu z was się przewinęło przez różne środowiska ewangelizacyjne krakowskie czy różne grupy modlitewne, więc wielu z was wie, na czym to polega. Oczywiście, jeżeli ktoś ma początki modlitwy w językach, czy już się o to otarł, to jeszcze lepiej, dlatego, że wtedy modlitwa w językach wspólnotowa, charyzmatyczna, jeżeli ona się staje jedną, a nie dziesiątkami modlitw, czy setkami modlitw, ale jedną, bo modlimy się razem, ale słuchamy i Ducha Świętego, gdzie nas prowadzi, i słuchamy tak samo siebie, gdzie idzie modlitwa wspólnotowa. I jeżeli modlitwa staje się jedna, to wtedy po prostu jest to bardzo proste, bo można obecności Boga dotykać. Ale nawet jeżeli ktoś jeszcze nie przeszedł tego etapu, czy nie ma łatwości modlitwy, wystarczy z wielką prostotą wejść w modlitwę i uwielbiać. Tak jak się potrafi, uwielbiać śpiewem, uwielbiać własnymi słowami, uwielbiać tak samo ciszą, czy uwielbiać słuchaniem obecności Boga, jest to bardzo proste. Jest to bardzo proste. I to za chwilę będziemy starać się na własnej skórze doświadczyć, dlatego że dzisiejsze spotkanie, tak jak wam wspomniałem, ono jest takie bardzo szczególne, nie? Nie będzie tutaj, nie wiadomo jakiego kosmicznego kerygmatu. Jaki będzie kerygmat za chwilę? Jaki będzie za chwilę kerygmat? W tych dniach tak samo jest w Polsce jeden z innych założycieli szkół ewangelizacji i są zapisane rekolekcje pod tytułem Co Duch mówi Kościołowi, nie? Co dzisiaj Duch mówi Kościołowi? Chcemy wiedzieć, co dzisiaj Duch mówi Kościołowi. Chcecie wiedzieć? Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym, kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie. A nie mógł nikt na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców, przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, by otworzyć księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czwongiem zwierząt, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego, a miał 7 rogów i 7 oczu, którym jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. I poszedł. I z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, 4 zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęci otworzyć, bo zostałeś zabity, i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Co to jest? To, żeśmy teraz ogłosili jako kerygmat. To jest czytanie z dzisiejszej Eucharystii. To jest pierwsza lektura z dzisiejszej Eucharystii. My bardzo często szukamy kerygmatów kosmicznych, nie? My bardzo często myślimy, że przyjdzie nie wiadomo jaki charyzmatyk, nie wiadomo jak namaszczony, nie? Przyjdzie nie wiadomo jaki uzdrowiciel, nie? Czy nie wiadomo jaki kapłan, czy egzorcysta i tak dalej, i tak dalej. I coś nam powie i nagle za dotknięciem pałeczki magicznej wszystko się zmieni, nie? Okej, tak się też zdarza. Są ludzie namaszczeni duchem, są wielcy charyzmatycy,
są wielcy uzdrowiciele, są wielcy egzorcyści, na szczęście, no okej, okay, wszystko w porządku, nie? Ale Pan Bóg, jak On mówi do swojego Kościoła, w jaki sposób On mówi? On sam mówi przez swoje słowo, które my słyszymy codziennie. Dzisiaj to jest słowo. To jest nasz kerygmat. Jaki jest ten kerygmat? Jaki jest ten kerygmat? Zobaczcie sobie na spokojnie w domu to czytanie. Ja wam tylko pokrótce opowiem, o co chodzi. Apokalipsa, ona jest o tyle trudna, dlatego że Jan apostoł opowiada, co się dzieje poprzez obrazy. Więc żeby zrozumieć Apokalipsę, musicie sobie siąść na spokojnie w takim kinie domowym, czyli w waszej spokojnej izdebce i zacząć patrzeć na ten film, który wam święty Jan opowiada. To jest cały szereg scen, cały szereg obrazów, które nie zawsze są proste do zrozumienia, ale jak się czyta kawałek po kawałku, to wiadomo, o co chodzi. Tam jest w tej scenie ktoś, kto siedzi na tronie. Ktoś siedzi, ten zasiadający na tronie, kto to jest? To jest Bóg Ojciec. On trzyma w ręku księgę bardzo szczególną, zapisaną z jednej i z drugiej strony. Dlaczego jest to szczegół bardzo dziwny? Bo w starożytności pisali na zwojach, które były przewijane i w ten sposób czytano. Materiał piśmieniczy był bardzo kiepski. Jak się pisało na papirusie, nawet z jednej strony, czy na pergaminie, to on przebijał na drugą stronę i zazwyczaj rzadko się stosowało, przynajmniej w tamtym okresie czasu, żeby księga była zapisywana z dwóch stron, było to niepraktyczne i niewygodne. Ta księga, ona jest zapisana z dwóch stron. Dlaczego z dwóch stron? Co to za księga, którą trzyma w prawej ręce siedzący na tronie Bóg Ojciec? To jest księga historii. To jest księga historii świata, to jest księga wyroków nad światem i to jest księga życia każdego z nas. Dlaczego ona jest zapisana z dwóch stron? Dlatego, że nie wystarczy czytać historię tylko z jednej strony. Nie wystarczy tylko wiedzieć, co się dzisiaj dzieje w społeczeństwie, w świecie. Nie wystarczy tylko wiedzieć, kim jesteś dzisiaj, z jakiej historii wyszedłeś, jakie dziedzictwo nosisz ze sobą, jakie poranienia, jakie cierpienia, jakie krzyże. Nie wystarczy tylko znać, co się z tobą stało, nie? I co cię naznaczyło, i co cię ukształtowało. To jest tylko jedna strona medalu. To jest tylko jedna strona tej księgi. Trzeba jeszcze umieć czytać drugą stronę. Ta druga strona, co to jest? To jest plan Bożego zbawienia do ciebie. To jest to, jak Bóg jest w stanie nawet twoje cierpienia, czy krzyże, czy doświadczenia wykorzystać do tego, żeby cię do zbawienia doprowadzić. To jest sens twojego życia, twojej samotności, twojego cierpienia. To jest zazwyczaj to, czego my nie widzimy w życiu. I jaka jest ta sytuacja w tej wizji, w tym obrazie? Ta księga jest zamknięta na siedem pieczęci, czyli totalnie na amen. Nie ma do niej dostępu. I co więcej, nikt nie jest w stanie złamać pieczęci tej księgi. I Jan, który widzi to, potwornie cierpi i płacze, bo widzi, że nikt nie jest w stanie otworzyć pieczęci, złamać pieczęci tej księgi. I wtedy trąca go jeden ze starców, jedna z postaci tam obecnych, mówi mu, ty słuchaj, wiesz co, weź nie płacz, dlatego, że jest dobra nowina, przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, by otworzyć księgę i siedem jej pieczęci. O co tutaj chodzi? Kto jest tym lwem Judy z odrośli Dawida? To jest jedno z najstarszych proroctw mesjańskich. Poszukajcie sobie w Starym Testamencie, gdzie się mówi, Judo, ty jesteś młodym lwem, nigdy berło nie oddali się od pokolenia Judy. To jest jedno z najstarszych proroctw mesjańskich i ten tekst, on jest tak samo jednym z najpotężniejszych, z najstarszych egzorcyzmów i modlitw uwolnienia, które zna chrześcijaństwo. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit Leo de tribu Juda radix David. Zwyciężył Leon z pokolenia Judy, odrośl Dawida. To jest
jedna z najpotężniejszych, z najstarszych modlitw o uzwolnienie egzorcyzmów. Dlaczego? Dlatego, że ona pochodzi z tego kerygmatu. To jest kerygmat. Na czym polega ten kerygmat? Jest ktoś, kto jest w stanie złamać te pieczęcie. Jest ktoś, kto jest w stanie wziąć w rękę tę księgę, która jest po prawicy zasiadającego na tronie. I co się później dzieje w tej wizji, w tym obrazie? Dzieje się tak, że ten baranek, a okej, jeszcze jeden szczegół, ten baranek, jak Jan patrzy, między innymi postaciami, widzi właśnie tego baranka jakby zabitego. Co to jest ten baranek jakby zabity? To jest Jezus zmartwychwstały. Dlaczego on jest jakby zabity? Bo on już żyje. On ma ślady męki, nie? Ale on żyje. On już nie jest zabity, on jest żywy. I co się dzieje? I wtedy ten baranek wychodzi z tego szeregu postaci. Jest napisane, poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. I kiedy wziął księgę, wtedy tam się stała rewolucja na tej scenie. Jak już poszedł, wziął z ręki Boga Ojca księgę, wtedy tam się stało niesamowite zamieszanie, niesamowita rewolucja. Wtedy cały ten pozorny porządek tej sceny został totalnie zburzony. Co się stało? Kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze, pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęci otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Stało się totalne zamieszanie. Wszyscy padli przed barankiem, wszyscy mu hołd oddali ze słowami, które są bardzo ważne, bo jak tam się mówi o odkupieniu, że odkupiłeś tych ludzi w języku greckim, bo w takim języku została napisana Apokalipsa, w języku greckim jest słowo, które oznacza wykupienie niewolników na targu. Targi niewolników było czymś bardzo normalnym w tamtym czasie, nie? O co chodzi z tym wykupem niewolników? Każdy z nas jest niewolnikiem. Każdy z nas jest niewolnikiem i to nie tylko takim niewolnikiem banalnym, kiedy jesteśmy słabi, kiedy grzeszymy, kiedy upadamy, ale każdy z nas jest niewolnikiem bardzo często bezsilności, bezradności, dlatego że nie potrafimy czytać tej drugiej strony księgi, z drugiej strony nie potrafimy czytać naszej historii. Bardzo często nie widzimy sensu naszego trudu, naszego życia, naszego cierpienia, naszych poranień. Bardzo często nie widzimy żadnych perspektyw w naszym życiu, nie. Każdy z nas jest niewolnikiem tego cierpienia egzystencjalnego. I co się dzieje? Co zrobił ten baranek? On poszedł na targ i wykupił tych wszystkich niewolników. I na tym polega zbawienie. Na tym polega zbawienie, że jest ten baranek, jest Chrystus, który on ma moc każdego z nas wykupić. On ma moc otworzyć, złamać wszystkie pieczęcie naszego życia. I on ma moc uczynić z nas kogo? Tam były rzeczy bardzo dużego kalibru. Królestwem i kapłanami. Każdy z was może być kapłanem w jakim sensie? Nie w sensie kapłaństwa sakramentalnego, dlatego że jest osobny sakrament, ale co, na czym polega kapłaństwo wasze, ludzi świeckich? Każdy z was, będąc ochrzczony, każdy z was, będąc bierzmowany, każdy z was ma taką samą moc Chrystusa, moc kapłańska. Kapłaństwo na czym polega? Na zdolności uwielbienia Boga, na zdolności zanoszenia do Boga ofiar, na zdolności stawania się pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. I każdy z was ma taką zdolność. Kapłani sakramentalni, ci, którzy przyjęli sakrament święceń kapłańskich, oni to robią oczywiście na poziomie sakramentalnym, szczególnie podczas Eucharystii. Natomiast wszyscy kapłani, czyli wy, którzy macie kapłaństwo powszechne, bo każdy chrześcijanin ma moc kapłaństwa powszechnego, każdy z was ma zdolność modlitwy. Każdy z was ma zdolność do wejścia w modlitwę uwielbienia.
Każdy z was ma zdolność do spotkania Boga żywego. Każdy z was, uwaga, ma zdolność też do wstawiania się za innych, do modlitwy za innych. I jeżeli to robimy z wiarą, Pan Bóg się tym posługuje. Każdy z nas ma zdolność bycia pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. W jakim sensie? Jak ty doświadczyłeś zbawienia, jak ty zostałeś odkupiony, jak ty zostałeś wyzwolony, możesz człowiekowi, który jest obok ciebie i cierpi, powiedzieć: słuchaj, ja tego doświadczyłem. Przyjdź i zobacz to samo, nie? Każdy z was ma to wszystko. Każdy z was ma to wszystko. Jesteście kapłanami. Jesteście kapłanami. Dlatego chciałbym was zachęcić dzisiaj wieczór przede wszystkim, żebyście uczyli się odkrywać te skarby, które macie. A przede wszystkim, żebyście mieli świadomość, że ten kerygmat, który dzisiaj do was został skierowany, kerygmat zbawienia, kerygmat radości, nie płacz, przestań płakać nad sobą, przestań żalać się nad sobą, bo jest ktoś, kto otwiera pieczęcie twojej księgi życia. Chciałbym was zachęcić, żebyście uczyli się doświadczać tego kerygmatu, gdzie? W konkretnej rzeczywistości Kościoła. Żebyście uczyli się doświadczać zbawienia, obecności Boga żywego w konkretnej wspólnocie. Jeżeli należycie już do jakiejś rzeczywistości Kościoła, takich czy innych, to zachęcam was do tego, żebyście wykorzystali na maksa możliwości, które daje wam czy ruch, czy grupa, czy struktura formacyjna, w której jesteście. Jeżeli jeszcze takiej nie ma, stwórzcie ją. Chodźcie od Annasza do Kajfasza, tak żeby powstało jakieś środowisko, dlatego że, tak jak wam mówiłem, kerygmat byłby fajnie i będzie fajnie i mam nadzieję, że wielu z was dzisiaj wieczór wyjdzie stąd przemienionych i z doświadczeniem Boga żywego i za chwilę o to będziemy się wszyscy razem starać, nie? Natomiast gdyby tak się nie stało, to oczywiście każdy z was będzie potrzebował konkretnego środowiska, w którym może dorastać. I to środowiska, które nie jest tylko środowiskiem duszpasterstwa akademickiego, dlatego że Kościół i chrześcijaństwo, ono nie może być zredukowane tylko dla studentów, jak są młodzi i nie mają rodzin, nie mają problemów, nie? A później, jak już przychodzą normalne obowiązki, praca, życie i rodziny, to wtedy po prostu ci ludzie znikają z Kościoła, bo nie ma dla nich środowisk, nie? Chrześcijaństwo, ono jest dla wszystkich. Więc zachęcam was do uczestnictwa i do tworzenia środowisk, które one są dla wszystkich, gdzie jest miejsce dla rodzin, gdzie jest miejsce dla małżeństw, gdzie jest miejsce dla ludzi w starszym wieku, gdzie jest miejsce dla ludzi w podeszłym wieku. Te środowiska, które ja znałem, z którymi pracowałem, one były tyle piękne, że tam był cały wachlarz przedziałów wiekowych, od ludzi najmłodszych do ludzi już bardzo podeszłym wieku i najbardziej wartościowi to byli ludzie, którzy mieli ileś tam lat, osoby, które siedziały po 30 lat we wspólnocie charyzmatycznej i te 30 lat nie tylko ich nie znudziło, nie zmęczyło, ale mieli entuzjazm modlitwy i głód modlitwy, który bardzo często nie mają ludzie młodzi. I wtedy widać, na czym polega Duch Święty, na czym polega świeżość Ducha Świętego, że dla każdego jest miejsce w Kościele, dla każdego jest miejsce we wspólnocie chrześcijańskiej. Co więcej, ludzie, którzy ileś lat już są, oni mają największe doświadczenie, dlatego że oni najwięcej rzeczy dotknęli. Oni najwięcej rzeczy na własnej skórze doświadczyli, nie? I to, na tym polega piękno chrześcijaństwa. Na tym polega piękno wspólnoty Kościoła, bo Kościół jest wspólnotą. Kościół powinien być wspólnotą. Jeżeli nią nie jest, to wtedy my bardzo tracimy, bo ludzie odchodzą. Jeżeli nie mają możliwości dotknięcia Boga żywego i przeżycia nawrócenia i odnalezienia sensu życia w konkretnej wspólnocie, potrzeba jest konkretnych środowisk. Ja cały czas mam nadzieję, że po tym sumianym zapale, który się teraz przetacza, że po mnożeniu eventów i akcji i tak dalej, że ktoś się wreszcie zorientuje, że to wszystko będzie miało sens tylko wtedy, jeżeli za tym będą się kryły konkretne środowiska. Jeżeli ludzi, do których my głosimy kerygmat, będzie można gdzieś odesłać, powiedzieć: słuchaj, idź tam, jest wspólnota taka i taka, która istnieje tyle i tyle lat, która tyle i tyle pokoleń ludzi do wiary wychowała, a oni cały czas tak samo pracują, tak samo się modlą. Tam możesz pójść w ciemno i dotknąć i spotkać. Bo to o to chodzi. Żebyśmy widzieli, że tu jest takie środowisko, tam jest taka ekipa, tu jest taka wspólnota, gdzie każdy pracuje inaczej, ale każdy jest sobą.
i każdy ofiaruje możliwość spotkania w inny sposób, bo są różne charyzmaty, są różne typy formacji. Formacja nauka katechumenalna nie jest formacją charyzmatyczną i nie powinna być. Inny rodzaj formacji ma szkoła nowej ewangelizacji, inny rodzaj formacji ma duszpasterstwo akademickie, inny rodzaj formacji mają oazy. Każdy jest inny. Są różne charyzmaty, są różne drogi, ale Duch jest ten sam. I Kościół jest ten sam. I jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I o to chodzi, żeby ktokolwiek mógł wejść w dane środowisko i tego doświadczyć. Że Bóg jest żywy, że On ma pieczęcie i że to On jest Panem życia i historii. My teraz będziemy się starać, żeby ten kerygmat nie został teorią. Będziemy się starać teraz, żeby on stał się naszym doświadczeniem dzisiaj wieczór. Na czym to będzie polegało? To będzie polegało na bardzo prostej rzeczy, na wspólnej modlitwie. Dlatego, że Bóg kiedy się staje żywy, kiedy się razem modlimy, nie? Kiedy się razem modlimy, kiedy razem otwieramy się na Jego obecność, kiedy razem staramy się wejść w świat Ducha, bo chrześcijaństwo, na czym polega? To jest spotkanie z Jezusem żywym w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. My oczywiście, okej, mamy niektóre punkty odniesienia też na szczęście materialne, jak Eucharystia, gdzie jest kontakt z ciałem Chrystusa, z Jego krwią. Mamy tabernakula, mamy wystawienia Najświętszego Sakramentu i to są niektóre punkty odniesienia na szczęście bardzo materialne, gdzie można dotknąć w sposób materialny, że On jest, nie? Jeżeli się ma wiarę. Ale w większości przypadków nasze doświadczenie spotkania z Bogiem przechodzi w jaki sposób? Przechodzi przez Ducha Świętego. Dlatego, że Jezus staje się obecny w Duchu. Czyli żeby doświadczyć Jego obecności, co ja muszę zrobić? Ja muszę wejść w świat Ducha. Muszę wejść w świat Ducha. I muszę otworzyć się na świat Ducha. Jak to robimy? Robimy to w naszych sytuacjach, w naszym konkretnym sytuacji tutaj. Robimy to poprzez modlitwę wspólnotową, która zaraz będzie. I zachęcam, żeby wszyscy w tym wzięli udział. I też, żebyście wzięli udział, słuchajcie, też nie czekając oczywiście tutaj na nikogo. Nie czekając ani na mnie. Nie czekając ani na braci, siostry, którzy, okej, oni będą zajmować się animacją i muzyczną, i animacją modlitewną, więc coś tam zagrają oczywiście, nie, żeby nas wprowadzić w modlitwę, żeby nas zachęcić do modlitwy uwielbienia, do wejścia w modlitwę w duchu, nie. Natomiast nie czekajcie ani na to, co będzie grane, ani na to, co będzie mówione. Zacznijcie się sami modlić, nie. Oczywiście modlić w jaki sposób? Jeżeli ktoś z was już otarł się o modlitwę charyzmatyczną, a mam nadzieję, że tak jest, bo z różnych środowisk jesteście. Wielu z was na pewno przeszło, czy przez seminaria odnowy, czy przeszło przez kursy różnego typu nowe organizacje, gdzie też generalnie jest podprowadzenie pod otwarcie na modlitwę w językach. Więc tych wszystkich, którzy już w miarę są praktykami tutaj, zachęcam, żeby się włączali w modlitwę, żebyście się nie bali własnego cienia, nie? I oczywiście, żebyście się włączali w modlitwę w jaki sposób? Starając się modlić razem w językach, szczególnie po tym, jak po pieśniach, które będą takimi momentami animacyjnymi, będziemy się starali wszyscy wejść w modlitwę w językach razem. Więc każdy niech się modli, tylko oczywiście cały czas jest zasada bardzo podstawowa, że tutaj staramy się być wspólnotą, nie? Czyli nawet jeżeli ja potrafię się modlić w językach, nie? Bo już tam się o to targą i zaczyna funkcjonować, to oczywiście moja modlitwa nie jest sobie amuzą, nie? Czyli ja nie jestem tutaj, żeby gdzieś tam po prostu nawet bardzo głośno i nawet bardzo intensywnie modlić się samemu, tylko ta moja modlitwa, ona ma być narzędziem dla modlitwy wspólnotowej i pomocą dla wspólnoty, więc jak ja się modlę, to po pierwsze słucham, co się dzieje w świecie Ducha, nie? Gdzie Duch prowadzi naszą modlitwę, bo to On powinien prowadzić modlitwę, a nie my. Więc trzeba słuchać, gdzie nas prowadzi Duch na modlitwie, jednym uchem, a drugim uchem trzeba też słuchać, jak się modli wspólnota. Bo to są takie dwa elementy, jak te elementy się synchronizują, czyli modlitwa wspólnotowa, gdzie z 40, 50, 100, 200 modlitw ona się staje jedną i otwarcie na Ducha, i wtedy dopiero zaczyna funkcjonować modlitwa wspólnotowa z prawdziwego zdarzenia. I wtedy Pan Bóg robi wszystko, co chce. Wszystko, co chce. Naprawdę. Bez problemu. Wszystko, co chce. Wszystko, co chcecie, się stanie. Jeżeli jesteśmy w stanie wejść w modlitwę na takim poziomie, nie? Dlatego
O to będziemy się starać i do tego bym was zachęcał. Cała reszta zobaczymy, gdzie on nas będzie prowadził, nie? Dlatego, że nie my jesteśmy tutaj po to, żeby coś jemu dyktować. Jesteśmy tutaj po to, żeby otworzyć się na jego obecność. Jesteśmy tutaj po to, żeby go razem wielbić. Jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczyć tego, że to on ma pieczęcie, że to on chce wziąć w ręce nasze życie z tym wszystkim, co dzisiaj wieczorem mu przynieśliśmy. Ale na samym starcie, żeby to się stało, też was zachęcam, żeby bez względu na to, co was gnębi, co was dręczy, co was dobija, co was niszczy, żeby to wszystko na samym starcie od razu zostawić przed nim, po to, żeby czy wasze zgryzoty, czy cierpienia, czy sytuacje nie stały się przeszkodą do modlitwy, po to, żebyśmy byli w stanie wejść w modlitwę, wielbiąc go za to, że jest. Za to, że jest, za to, że będzie obecny i za to, że on sam będzie nas prowadził tutaj swoją miłością. Panie moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich wag, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść się. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść się. Niech Twój Święty ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca oczyście. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił. Serca i oczyść się. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Niech Twój Święty